Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj przygotujemy razem, wspólnie, zdrowy, domowy, żywy ocet. Czym taki ocet domowy różni się od octu kupionego w sklepie? Otóż w sklepie octy nie mają tych bakterii probiotycznych, o które tak naprawdę nam chodzi, wytwarzając domowy ocet. Do przygotowania octu w domu będziemy potrzebować jabłek. Oprócz jabłek potrzebujemy słoja, cukru i wody. Kroimy jabłka na cząstki. Wrzucamy do słoja. Słój musi być zapełniony do 3/4 objętości, więc no, tych jabłuszek jednak do tego naszego słoja tutaj trochę musi wejść. Trzeba sprawdzać, patrzeć, czy jabłuszka nie mają śladu chorób czy tam pleśni, ponieważ każde takie, taka, to, czy pleśń na owocu, czy choroba na jabłku niestety może nam popsuć wykonanie całego octu. Ja to już wcześniej pokroiłam sobie jabłuszka, więc po prostu wrzucę je do słoja. I tak jak wspominałam, ja zrobię ocet z 3/4 objętości, ponieważ lubię octy, które mają bardzo mocny, intensywny smak, więc im więcej tego wsadu, tym ten ocet będzie mocniejszy. Jak już mamy słój zapełniony jabłkami do 3/4 czy tam połowy objętości, potrzebujemy kolejnych składników. Będzie to woda. Woda przegotowana, ostudzona bądź zozonowana. Generalnie chodzi o to, żeby woda była bez bakterii, które mogą nam zepsuć nastaw. Oprócz wody będziemy potrzebować cukru. Proszę się nie martwić, że to jest biały cukier. Jeżeli nawet ktoś na co dzień nie używa cukru, w occie jest on konieczny, żeby nam mogła ruszyć fermentacja. Cukier w tej pierwszej fazie burzliwej, alkoholowej zostaje zjedzony, więc w occie już go nie mamy. Cukier wsypujemy do wody. W zależności od tego, jak słodkie mamy jabłka, tyle dajemy cukru. Więc jeżeli mamy bardzo kwaśne jabłka, dajemy tego cukru więcej. Jeżeli jabłka są słodkie, dajemy go mniej. Przyjmuje się, że jest to między 4 a 6 łyżeczek cukru na litr wody. No i tak jak powiedziałam, cukru dajemy do wody. Jak już mamy cukier w dzbanku, musimy go dobrze rozmieszać. Cukier powinien się w wodzie w 100% rozpuścić. Jak już mamy rozpuszczony cukier, jabłka po prostu zalewamy. Jak już mamy jabłka w słoju zalanym wodą z cukrem, przykrywamy go gazą bądź papierowym ręcznikiem, zakrywamy gumką, recepturką i odstawiamy w ciepłe, nienasłonecznione miejsce. Słój taki, jak już mamy przykryty, przykryty dlatego, żeby nie wpadła tam nam żadna mucha i nie złożyła jaj, czy tam nie wpadły jakieś inne bakterie z powietrza, które wśród nas są. Odstawiamy w ciemne, nienasłonecznione miejsce. No i w zależności od temperatury powietrza, temperatury, w jakiej ten ocet będzie stał, tak będzie długotrwała fermentacja. Pierwsza, alkoholowa, burzliwa. Jeżeli pomieszczenie jest chłodniejsze, ten proces niestety może być wydłużony. Jeżeli będzie lato, będzie ciepło, ten proces przebiegnie szybciej i burzliwiej. W tej fazie właśnie burzliwej jabłka będą cały czas pływały ku górze, będzie wytwarzała się duża ilość gazu, dlatego mieszamy dwa razy dziennie. Rano i wieczorem mieszamy te jabłuszka wyparzonymi łyżkami. Jeżeli będą to właśnie łyżki drewniane, musi to być łyżka wyparzona, żeby również nie włożyć z taką łyżką żadnych obcych innych bakterii do octu. Taka burzliwa faza trwa około 2-3 tygodnie. Po tej fazie jabłuszka powoli zaczną opadać na dół. Również wtedy dobrze jest co jakiś czas jednak ocet przemieszać. Taka faza, ta już prawdziwa, octowa, też może potrwać różnie. W zależności od ilości cukru zawartych w owocach, które mamy w słoju. Zazwyczaj przyjmuje się, że wyrób domowego octu trwa między 4 a 6 tygodni. Po tym czasie, jak ocet nam zacznie pachnieć octem, po prostu przecedzamy jabłuszka. Ja tutaj już mam taki prawdziwy ocet, mój domowy.
ocet prawdziwy, żywy. Taki ocet z łatwością możemy poznać, ponieważ po jakimś czasie na takim occie zacznie wytwarzać się matka octowa. Co to jest? To jest taka żelowa tafla, która będzie się unosić na górze butelki. W związku z podróżą tego octu ta warstwa żelowa na chwilę opadła na dole, więc tu może ją tak będzie słabo widać. Takiego octu w domu używamy do wszystkiego. Fajnym rozwiązaniem w domu jest po prostu picie go z wodą. Możemy go dawać do herbaty, możemy również dawać go do sosu, do sałatki. Macerować się mięso, dzięki czemu to mięso będzie delikatniejsze i miększe. Jak widzicie, do przygotowania octu w domu naprawdę niewiele trzeba. Z łatwością go przygotujecie. Zachęcam Was do tego bardzo gorąco. Dzięki czemu będziecie mogli później się cieszyć zdrowotnymi właściwościami takiego Waszego prawdziwego, żywego octu. Dziękuję ślicznie i do zobaczenia.